Wspomina dobra seria spotkań dla Wisły Kraków, bo już wiemy, że punkty straciła trzecia w tabeli Legia, no i czwarty w tabeli Grodnin dzisiaj właśnie przeciwko Wiślakom. A teraz João Paulista szczęśliwie i bramka! 3-0! Z niczego strzelił tego gola João Paulista, ale strzelił go, bo już się wydawało, że stracił piłkę na rzecz Jodłowca. No tak i jest. Zobaczymy, czy zapiszemy tego gola znowu Pauliście. Już chciałem pochwalić, mówię, bardzo ładnie Jodłowiec, a tu okazuje się, że błąd straszny popełnił. Tak, zobaczcie, Mariusz Pawełek nawet przybiegł tutaj pogratulować, także wiedzieli, że to będzie ciężki mecz i teraz się bardzo cieszą z tego. Na pewno był rykoszet i to tak bardzo mocny. No właśnie, mocny. I to taki mocny rykoszet, muszę ci powiedzieć, Mirek, chyba. Że mam złe wieści znowu tym razem dla João Paulisty, bo tego gola też nie możemy mu zapisać. Ta piłka była zagrywana do tyłu, a no więc nie była skierowana w światło bramki. O teraz to było widać, no tego gola trzeba zapisać jako bramkę samobójczą Pancze Kumbewa. Tak, tutaj Tomek Jodło jest bardzo dobry, przeczytał Żana, wyprzedził go, ale później popełnił błąd i stąd to się wzięło, ta bramka właśnie.